Cześć, to znowu ja, Mariusz, a w tym wideo robię przegląd tych bardziej i mniej popularnych whisky torfowych pochodzących z wyspy Isle. Od butelek, które w sobie nie zawierają dymu, po Octomora, który tą dymnością, intensywnością aż kipi. Zaczynajmy. O stworzeniu takiego zestawienia myślałem już podczas mojego tygodniowego pobytu na szkockiej wyspie Isle. Z jednej strony chciałem Wam pokazać coś ciekawego, interesującego. Z drugiej strony opowiedzieć o butelkach, które bez problemu dostaniecie w większości hipermarketu. Moim zdaniem wiele z tych podstawek utrzymuje wciąż rewelacyjną jakość, a większość z tych butelek mieści się w przedziale od 200 do 300 zł. Jest więc w czym wybierać. I na pierwszy ogień idzie niedymna, leżakująca w beczkach po Sherry 12-letnia Bunahavn, tym razem w edycji Cask Strength. O mocy 60,1% jest to edycja z 2023 roku. No i w zasadzie z informacji, jakie możemy wyczytać na butelce, mamy tutaj profil smakowy oraz to, że whisky jest ani niekolorowana, ani niefiltrowana na zimno. Bunahavn to destylarnia, która znajduje się w północno-wschodniej części wyspy i produkuje około 3,5 miliona litrów spirytusu rocznie. Dla porównania, dużo mniejszy Kilchoman, który także znajduje się na wyspie, produkuje tego spirytusu około 650 tysięcy, więc jak sami możecie zobaczyć, Bunahavn to nie aż taka mała destylarnia. Bunahavn znana jest przede wszystkim z tego, że produkuje nietorfowe, niedymne whisky, a ich jakieś 60-80% produkcji leżakuje w beczkach po Sherry. Mimo to wciąż możemy kupić whisky, które są dymne, torfowe i pochodzą właśnie z Bunahavn. Często znajdziecie je właśnie jako single malty z dopiskiem Monia, albo też znajdziecie je jako pewien komponent składowa blenda Black Bottle. W zapachu ta whisky jest niezwykle intensywna. Czuję tutaj przede wszystkim taką świeżość, bardzo dużo takich wiśni w czekoladzie. Ta czekolada też jest tutaj wyczuwalna dla mnie. Dodatkowo odrobina skóry, czy nawet taki lakier do paznokci. W smaku słony karmel, śliwki. Ja bym powiedział, że nawet te wiśnie w czekoladzie, o których wspominałem wcześniej, dużo nut takich skórzanych i tytoniowych. Jedyny problem, jaki mam z tą whisky, to to, że jest ona zbyt intensywna, zbyt mocna jak dla mnie, więc dodanie do niej odrobiny wody na pewno zrobiłoby robotę. Pamiętajcie, że jeśli do tej pory nie zasubskrybowaliście mojego kanału, a temat whisky jest dla Was interesujący, to zachęcam Was tutaj do suba i lecimy z kolejną butelką. A kolejna w zestawieniu jest tym razem dymna, torfowa whisky pochodząca z destylarni Ardbeg. Whisky 10-letnia Isle Single Malt Scotch Whisky. Na etykiecie możemy przeczytać, że jest to whisky niefiltrowana na zimno w mocy 46%. Na rewersie etykiety mamy tutaj informacje o samej destylarni, dosłownie kilka zdań, no i w zasadzie tyle. Butelka ta kosztuje około 220 zł dzisiaj i dostaniecie ją w zasadzie w większości hiper i supermarketów. Co to w ogóle znaczy, że whisky jest torfowa? Dla mnie oznacza to mniej więcej tyle, że na etapie suszenia zboża, które później w dalszym etapie produkcji, czy z którego w zasadzie w dalszym etapie produkcji powstaje whisky, zamiast suszyć je suchym powietrzem, wykorzystuje się do tego torf. Torf, który także na wyspie bardzo często jest kopany, a który poprzez spalanie emituje bardzo duże ilości dymu i ten dym okleja te łuski zbożowe, nadając im taki bardzo charakterystyczny zapach i smak, który później przenika do samego alkoholu. W zapachu jest bardzo dużo dymu, pojawia się nawet taka popiołowość. Jest tu też sporo mineralności, która uzupełniana jest taką słodyczą chociażby skandyzowanej pomarańczy. W smaku ta whisky jest bardzo intensywna. Ta popiołowość wręcz okleja całe te moje usta. Mam wrażenie, że jest tutaj też sporo takiej pieprzności i imbirowości, takich też suchych, skoszonych traw chociażby. I kolejna, trzecia w zestawieniu jest tym razem whisky pochodząca z destylarni Laphroaig. Jest to whisky 10-letnia o mocy 40%.
5% i zawartości około 40 ppm, czyli tej intensywności dymności, o której Wam opowiadałem. Whisky w 100% leżakowała w beczkach ex-bourbon, a za butelkę przyjdzie Wam zapłacić około 210-230 zł. Na kontretykiecie, poza informacjami marketingowymi, znajdziecie też informacje o tym, w jaki sposób tą whisky wymawiać i jak ona i co to w ogóle znaczy w staroszkockim. Z destylarni Laphroaig do Artbega jest około godzinka spacerku, więc jeśli podczas degustacji w magazynie komuś ta degustacja za mocno wjedzie, ten spacerek może mu zrobić dzień. Sam Laphroaig produkuje około 3,5 miliona litrów spirytusu rocznie, co stawia go gdzieś w środku stawki. Ale to, z czego ta whisky jest znana, to przede wszystkim z jej takiego intensywnego, szpitalnego, takiego medycznego zapachu i smaku, który nadaje jej torf. Nie byle jaki torf, dlatego że Laphroaig jako jedyny na wyspie pozyskuje ten torf z trochę innego miejsca, przez co ta jego struktura ma trochę inny charakter. I ten charakter podczas palenia nadaje właśnie te takie specyficzne, szpitalne, gazikowe, lekowe nuty, które w tej whisky są wyczuwalne. Zajmijmy się jej smakiem i aromatem. Jak tak ładnie strzeliło. W zapachu jest oczywiście ta torfowość, ale te nuty takie jodynowe, szpitalne, gazikowe jak najbardziej też tutaj występują. Mam wrażenie, że występuje też tutaj duża mineralność, taka intensywność ciasta cytrynowego i chociażby wodorostów, które możecie znać czy kojarzyć z sushi. Ten smak jest bardzo intensywny. Mam wrażenie, że ten słony karmel tutaj też się pojawia, ale ta taka solankowość, słoność, mineralność mocno tutaj dominuje i przeplata się przede wszystkim z tymi właśnie takimi szpitalnymi, chemicznymi nutami. Następna jest Kalila, whisky tym razem z oznaczeniem wieku. Mamy tutaj 12 lat, moc 43%, Islay Single Malt Scotch Whisky. No i w zasadzie na samej etykiecie, jak i kontraetykiecie, poza oczywiście taką informacją o kaloryczności, nie dowiemy się zbyt wiele. Taki mankament whisky pochodzących od właściciela marek, czyli Diageo. Za butelkę przyjdzie Wam zapłacić około 200 zł, choć widziałem, że w niektórych sklepach, także stacjonarnych, znajdziecie ją wciąż poniżej 200 zł. Mamy tutaj wykorzystane w 100% beczki po ex-bourbonie, a to zadymienie, zatorfowienie jest trochę mniejsze niż w przypadku Laphroaiga czy takiego Artbega i wynosi około 35 ppm. Jako ciekawostkę powiem Wam, że sama Kalila bardzo ładnie jest widoczna z przeprawy promowej pomiędzy Islay a wyspą Jura, bo znajduje się naprzeciwko tej przeprawy promowej właśnie z wyspy Jura. Whisky produkowana w tej destylarni wykorzystywana jest przede wszystkim do Johnny Walker Black Label. W zapachu jest to whisky zdecydowanie mniej dymna, mniej intensywna. Sporo jest tutaj wanilii, takiej karmelowej słodyczy, ale też cytrusów, zwłaszcza takich skórek pomarańczowych, cytrynowych, czy nawet limonki. W smaku oczywiście dymność, nawet bym powiedział delikatne takie nuty medyczne, przeplatają się z taką miodową słodyczą, no i właśnie tymi owocami. Następna jest whisky pochodząca z destylarni Lagavulin, destylarni znajdującej się w zasadzie pomiędzy Artbegiem i Laphroaigiem. Za tę butelkę przyjdzie Wam zapłacić około 330 zł. Jest to 16-letnia whisky, Islay Single Malt Scotch Whisky. No i w zasadzie tyle możemy wyczytać z etykiety. Okej, o mocy 43%. To, co jeszcze udało mi się dowiedzieć, to to, że whisky ta leżakowała w beczkach po ex-bourbonie i ex-sherry, więc może się tutaj całkiem sporo dziać w smaku i zapachu.
Ten kolor jest tutaj zdecydowanie bardziej intensywny i nie jest taki jasny, słomkowy, jak w przypadku poprzednich whisky. W smaku ta whisky jest naprawdę ciekawa. Ta popiołowość, dymność ładnie przeplata się tutaj z takimi suszonymi owocami, rodzynkami, daktylami. Wyczuwam też sporo mineralności, słoności, no i taką gorzką czekoladę. Nie licząc Buna Hammen, która była jako pierwsza, w tej whisky dzieje się naprawdę dużo, dlatego że ta dymność, popiołowość w smaku bardzo ładnie przeplata się mi z taką miodową słodyczą czy gorzką czekoladą, nutami skórzanymi, ale też owocami takimi jak chociażby daktyle czy rodzynki. A jeśli interesują Was kieliszki, z których dziś degustuję, link do mojego sklepu podpiąłem w opisie tego filmu. Przyjrzyjcie, a może znajdziecie tam coś dla siebie. Lećmy dalej. Przyszedł czas na whisky pochodzącą z destylarni Bomor, destylarni, która chwali się rozpoczęciem produkcji w 1779 roku. Mamy tutaj do czynienia z whisky 12-letnią o mocy 40%. Z tego co wiem, do jej leżakowania wykorzystano w 100% beczki po ex-bourbonie. Za samą butelkę przyjdzie Wam zapłacić jakieś 180-200 zł i dostaniecie ją w zasadzie tak i w mniejszych marketach, jak i w dużych sklepach, nie tylko specjalistycznych. Bomor była tą destylarnią, która zrobiła na mnie chyba największe wrażenie na Isla. Nie tylko z racji tego, że widać, że jest to stary zakład, ale i podejścia do nas jako osób zwiedzających. Zresztą możecie ten tour zobaczyć, oglądając mojego vloga z Isla. Link do niego podpinam Wam gdzieś tutaj, ale macie go także w opisie mojego filmu. Przyjrzyjmy się, jak ta whisky pachnie i smakuje. Ale najpierw ją rozbrójmy. Ta delikatna dymność tutaj występuje, ale daleko jej do whisky, które próbowałem przed chwilą. Jest trochę słodyczy, trochę takiej dębiny, może delikatnie czuć cytrusy i w zasadzie to tyle. W smaku także nie dzieje się zbyt dużo. Jest oczywiście dym, ja bym powiedział, że jest pieprzość, nawet taka jakaś delikatna paprykowość mi tutaj wychodzi. Jest taka dębina i delikatna, taka miodowa słodycz. Mam takie wrażenie, że w tym zestawieniu na ten moment jest to chyba najsłabsza pozycja. Nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli jej próbowaliście, to dajcie znać, co o niej myślicie. Małymi krokami zbliżamy się do końca mojego zestawienia i tym razem mamy do czynienia z whisky pochodzącej z destylarni Kilchoman. Kilchoman to niewielka farma znajdująca się na zachodzie wyspy, która produkuje ją od dobrych kilkunastu lat. Tym razem mamy do czynienia z Makiar Bay. Jest to Isla Single Malt Scotch Whisky, niefiltrowane i niekoloryzowane, i ta filtracja na zimno ma sprawić, że whisky poniżej 46% mocy alkoholu nie będzie nam mętnieć. Zresztą możecie zrobić sobie kiedyś taki eksperyment do whisky niefiltrowanej, która ma właśnie te 46 minimum mocy alkoholu. Dodać sobie albo zimnej wody, albo kostkę lodu, to zobaczycie, że ona wam prawdopodobnie zmętnieje. Tutaj mamy 46% mocy. Na kontretykiecie możemy dowiedzieć się, że whisky ta była leżakowana w 90% w beczkach po ex-bourbonie i 10% beczek po sherry Oloroso. Sama destylarnia Kilchoman jest małą destylarnią, która produkuje jakieś 650 tysięcy litrów spirytusu rocznie. To stosunkowo mało, dlatego że taka Kalila, która produkuje 7,5 miliona litrów spirytusu rocznie, to ta przestrzeń pomiędzy tymi dwoma destylarniami jest ogromna, co plasuje Kilchomana na samym końcu, bym powiedział, stawki producentów alkoholu na Isla. Za tę butelkę przyjdzie Wam zapłacić około 250 zł. Przyjrzyjmy się, jak ta whisky pachnie i smakuje. Wciąż mam takie przekonanie, że whisky ta pachnie mi New Make'iem, który miałem okazję próbować w destylarni. Jest
lekko dymna oczywiście, taka nawet bym powiedział bardziej popiołowa niż ogniskowa. Jest tutaj też taka odrobina słodyczy. W smaku jest bardzo podobnie jak w zapachu, choć mam wrażenie, że nie dzieje się aż tak dużo. Jest oczywiście dym, jest ta popiołowość, delikatna mineralność, może nawet jakaś taka słodycz pochodząca z kandyzowanych czy suszonych owoców, no i takie gotowane warzywa, z którymi Maker Bay właśnie mi się kojarzy. I przedostatnia w moim zestawieniu jest whisky pochodząca z destylarni Brooklady, destylarni leżącej po wschodniej części wyspy, whisky Port Charlotte. Jest to 10-letni single malt, Heavily Peated Islay Single Malt o mocy 50%. Mamy więc tutaj do czynienia z whisky bardzo dymną, bardzo intensywną. Na tyle tej butelki w zasadzie nie ma zbyt wiele informacji, ale na stronie producenta możecie poczytać, że do zestawienia tej whisky w 75% wykorzystano beczki pierwszego i drugiego napełnienia po amerykańskim bourbonie oraz 25% beczek z francuskiego wina. To, co udało mi się dowiedzieć podczas turu w destylarni, jest fakt, że aby nadać Port Charlotte takiego intensywnego, dymnego zapachu i smaku, suszy się ją tym właśnie torfem powyżej jednego dnia. I to właśnie ten zabieg nadaje tej whisky takiego specyficznego charakteru. Za butelkę przyjdzie Wam zapłacić około 250 zł. Sprawdźmy więc, jak ta whisky pachnie i smakuje. W zapachu jest dla mnie wędzony słód, jest oczywiście ta dymność bardziej taka popiołowa, jest też sporo takiej skóry czy tytoniowości oraz delikatna taka słodycz, bym powiedział, skandyzowanych owoców. W smaku dymność, intensywność przez te pewnie 50%, jest też sporo takiej słoności czy mineralności, ale mam wrażenie, że czuć tutaj także banany, czy nawet taki tymianek, albo zioła kojarzące mi się z tymiankiem. A tę whisky zostawiłem sobie na sam koniec tego mojego zestawienia, dlatego że po jej degustacji w zasadzie wychwycenie czegokolwiek innego niż tylko intensywny dym czy popiołowość jest wręcz niemożliwa. A mowa tutaj o whisky pochodzącej także z destylarni Brooklady, whisky Octomore. W tym wypadku mamy do czynienia z 14 edycją Octomora z dopiskiem 3. Ta trójka mówi nam o tym, jaki rodzaj zboża został wykorzystany do powstania tej whisky, ale też, że jest to whisky niezwykle, wręcz ekstremalnie dymna, dlatego że zawartość ppm-ów w tej whisky to 214,2. Dla porównania taki Ardbeg miał tych ppm-ów 40, więc żeby w ogóle nadymić whisky do takiego poziomu, który pozwoli stworzyć ten alkohol, trzeba to zboże przygotowywać, pewnie suszyć przez kilka dni co najmniej. Jest to whisky, która ma 61,4% mocy, i z tyłu etykiety jesteśmy w stanie dowiedzieć się o niej jeszcze więcej. To jedna z tych rzeczy, którą charakteryzuje się Brooklady, czyli transparentność tam, gdzie się oczywiście da. I w tym wypadku mamy do czynienia z whisky 5-letnią. To żebyście też wiedzieli, że największym wrogiem dymu i tej intensywności jest wiek. Więc im młodsza whisky, tym więcej dymu jesteśmy w stanie zachować z procesu produkcyjnego. Następnie mamy dwa rodzaje beczek, bourbon i French Oak Cask. I na stronie producenta możemy przeczytać, że były one wykorzystane w takim udziale 50-50. Do powstania tej whisky wykorzystano jęczmień odmiany Concerto i jest to jęczmień w 100% pochodzący z Islay, z farmy Octomore, znajdującej się niedaleko destylarni. Za tę butelkę przyjdzie Wam zapłacić od 900 do 1000 zł, więc nie jest to mały koszt, ale jeśli chcecie spróbować tak intensywnych, dymnych whisky jak Octomore, bardzo wiele z tych edycji znajdziecie w zasadzie w większości koktajl barów, gdzie są one w zdecydowanie lepszej cenie. Dobra, sprawdźmy, jak ta whisky pachnie i smakuje.
bardzo intensywna, wręcz niesamowicie intensywna. Dym, popiołowość, powiedziałbym jeszcze sporo takich nut chemicznych, może trochę szpitalnych i odrobina słodyczy. Jest przede wszystkim niezwykle intensywna, niezwykle mocna. Ta dymność tutaj znowuż dominuje. Bym powiedział, że jest to taka dymność właśnie taka trochę węglowa, trochę popiołowa. Mało tu takiego palonego drewna dla mnie. Jest sporo przypraw, tak jak wspomniałem, ten tymianek gdzieś się tutaj pojawia. No i ta bourbonowa słodycz. Ale nie ukrywam, że ten dym tutaj dominuje w zasadzie wszystko, co się tylko da zdominować. No i to wszystko, jeśli chodzi o zestawienie 9 proponowanych przeze mnie whisky z Isla. Mam nadzieję, że znajdziecie w nich coś dla siebie. Gdybym ja miał wybrać 3 te butelki, które najbardziej mi smakowały, wybrałbym kolejność dowolna. Lagavulin 16, sięgnąłbym też po Bunahaben, no i z takich bardziej torfowych tematów Port Charlotte 10-letnia. Ten Octomore jest fajny, ale przez tą jego dymną intensywność oraz cenę nie załapał on się tutaj w tym moim rankingu. A która z tych whisky Wam smakuje bądź smakowała najbardziej? Dajcie mi znać w komentarzach. No a jeśli macie swoje propozycje albo whisky, o których chcielibyście dowiedzieć się trochę więcej, także śmiało piszcie. Tyle ode mnie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.